Cześć wszystkim, dzisiaj z Patrykiem Domańskim. Cześć wszystkim, ze mną. I z tym tutaj typkiem, który nie ma jeszcze imienia, ale możecie dawać propozycje w komentarzach. Pokażemy, jak tanie peruki przerobić na takie, które nie wyglądają na tanie. Albo przynajmniej tak, takie, które wyglądają na troszkę droższe. No, żeby wyglądały drogo i żeby wyglądały możliwie naturalnie na tyle, na ile się da. I Patryk nam wszystkie sztuczki dzisiaj pokaże. Moje sekrety. Żeby były wszystkie sekrety, to mamy aż trzy peruki. Jedna za 70 zł, za 100 blondas taki. I za 280. I ta już ma być taka poważniejsza, taka brązowa. Pokoju. Ale to otworzymy zaraz. Dobra. Zaczynamy od najtańszej. Boże, razem powiedzieliśmy jedno słowo razem. Tak to wygląda. Nie otwierana, nie zakładana, nie ruszana. To jest pierwsza i jedyna chyba w takim kolorze kolorowym, nie? Tak. Tak, mi się ten kolor strasznie spodobał. W środku tak wygląda. Chyba wszystkie no tak wygląda. Tak. Taki czepek przeciętny. Taki czepek tutaj i to jest takie... To się rozciąga. Tu. Stretchy. I tu jest taka koronka. Nie ma lace z frontu widzę, tutaj. Zobacz, że tutaj z przodu mega... To jest nie za ciekawe. Ten mały kawałek. Będzie widoczny, nie? No to musisz coś wymyślić, słuchaj. Coś zrobimy. Ubierzmy ją i zobaczmy, tak, jak ona wygląda, jak się nic z nią nie robi po prostu. Wziąłem czepek, założymy ci dzisiaj wyjątkowo, dobra? Dobra. Mamy czepek i zakładamy tą super perukę, trzymam. Boże, wyglądam jak szczota. Spróbujemy obciąć najpierw, wiesz co, ten przód, zobacz. Pokażę. Wyciąć to zgrubienie. Gumkę taką. Tą gumkę tutaj. I zrobimy na niej odrosty, mamy spray. Z L'Oreala, ciemnobrązowy, którym robię piegi. To w końcu będzie na odrosty użyty, a nie na pierwszy piegi. Pierwszy raz. Dobra, ta pyłka jest tak zrobiona, że ona jest na takiej gumie. Przeważnie jest tak, że ona jakby zakrywa tę część, więc nie wiem dlaczego jest tutaj widoczna, ale spróbujmy to jakoś przyciąć, żeby po prostu nie było tego widać, będzie mi się wydaje lepiej. Tutaj przy przedziałku ty najbardziej chcesz, prawda? Ten element króciutki. Tak, ten. Z 2 cm dosłownie, takie przy samym przedziałku. Dobra, mi się wydaje, że chyba tyle będzie spoko. Zawsze nad taką peruką za stówkę trzeba będzie mocno popracować. Ja powiedziałabym, że nawet mniej więcej do 500, nowe jak są peruki, to do takiej nawet do 500 to jest taka kwota, przy której trzeba będzie czasami naprawdę bardzo dużo zrobić, żeby ona wyglądała bardziej naturalnie. Zobacz, trzymaj za to. No, a możemy to też odpróć. O, i takie coś, zobaczcie, zostało. Taka guma. Od razu lepiej na tym. I już. Ten sam element. Jest mniej widoczny ten przód taki dziwny. Dobra, i właśnie dlatego ja lubię suszarkę, że ona ci nie spali tych włosów, tylko je wygładzi tak bardziej. One mają taką strukturkę jeszcze. Taką pofarowaną, no. Ale jakbym dłużej suszył, to by były... To by się dosłownie... Tak. Wyprostowały. Nie są takie... To są syntetyczne włosy. Jakby je dotknąć prostownicą, to mogłyby się stopić i przylepić do prostownicy, prawda? A suszarka tak jest na tyle właśnie fajna, że po prostu ciepłym strumieniem ją prostujemy. Spoko. To jest dobry hint. Dobra, wyprostowaliśmy włosy i teraz je spróbujemy podkręcić trochę na lokówkę. Chociaż to będzie ciężkie, bo są syntetyczne. No ale właśnie, jaka temperatura? I czy każdy włos można? Spróbujemy jak najmniejszą się da. Jak najmniejsza się da i trzeba uważać, prawda, bardzo. Bo taki włos może wam się sztuczny przykleić i zniszczyć wam urządzenie. Ustawiam na 120, bo to jest najmniejsza, jaką mam, więc... Okej, okay, ale czy każdy taki włos poddaje się takiemu kręceniu? Jak to robić, znaczy, żeby... Wiesz co, chodzi o to, że sztuczne włosy są jak plastik. Wiesz, jak są gorące, to można je formować, jak się chce. Więc jak nawet ją zakręcimy na lokówkę i puścimy, to one się rozprostują, bo opadną i to pod wpływem ciepła, wiesz, one się rozprostują, nie? No. Więc jeśli je kręcimy nawet, to trzeba je zostawić w tej pozycji. W tej formie, aż wystygną. Aż wystygną, no i wtedy... Okej. Wtedy może właśnie się uda zachować ten skręt. Albo falę. Ale... Ja to jeszcze robię często, zanim ona się nagrzeje tak porządnie, taką próbę, czy może już jest i tak wystarczająco. Tak. My spróbujemy tylko trochę je wykręcić tak do tyłu, żeby przy twarzy wyglądały fajnie. A czy na przykład, ja słyszałam kiedyś, że warto je lekko spryskać, żeby były wilgotne, czy nie? Do kręcenia właśnie, czy nie? Nie słyszałem nigdy tego. Chociaż wiesz, co jest też fajne? Tak. Suchy szampon masz?
Masz. To możemy spróbować spryskać, żeby się nie świecił. To też słyszałem, tak. Nigdy tego nie robiłem. To działa, to jedno z tych niewielu, co ja znam, że suchy szampon i się mniej świecą. I teraz trzymasz. Aż on wystygnie. Widać, coś się dzieje tutaj. Dobra, coś się tutaj lekkiego dzieje. Na pewno nie można tak sobie jak zwykłych włosów po prostu stylizować, tak, w tą i z powrotem. Po prostu się rozprostuje pod wpływem ciężaru swojego. Spróbujmy zrobić przy twarzy taki fajny, wiesz. Taki zawijasek od twarzy, no. Tak. A tym bardziej, żeby się bardziej tak trzymało, spryskamy go lakierem na koniec, żeby to jakby utrwaliło się w takiej pozycji, nawet jeśli on nie będzie do końca taki skręcony, wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Czy na przykład jakby był delikatny deszcz, to one się będą trzymać w miarę, tak jak zostały wystylizowane? Tak, prawda? Bo to jest plastik utrwalony. Mm-hmm. Także nawet jak je umyjemy, to one powinny wrócić do tego. No wiesz, bo to jednak jest tworzywo, nie? No. Dobra, nakręcam je głównie z góry, żeby one tak fajnie sobie nachodziły delikatnie. Zaraz zrobię też z tyłu. Nie ruszamy ich, dopóki nie wystygną. Pokaż, jak to wygląda. Jak na perukę za 70 zł i to jeszcze sztuczną bardzo, no to nie jest źle. Bardzo sztuczną. Dobra, spróbuję zrobić dookoła peruki takie. Udało nam się zrobić coś takiego. Myślę, że spoko to wygląda. No w porównaniu do tego, z czym wychodziliśmy, to zdecydowanie. Ja w ogóle pierwszy raz używam tego suchego szamponu na syntetycznej peruce, no bo ja pracuję tylko na naturalnych, więc jestem sam ciekaw, jak to wyjdzie. Zamknij oczy. No. I one też takiej struktury nabiorą od razu, będą miały ten proszek taki biały. Dobra, zróbmy może jedną stronę i sobie zobaczymy różnicę. Wiesz co, ten kolor nawet fajniej teraz wygląda, tak się rozjaśnia trochę. Dobra. Tu jest z szamponem suchym, a tu jest kompletnie bez. No to te wyglądały prawdziwiej. Dużo małych rzeczy, które potem Płyną na cały kształt. Tak, całościowo, to jest suma, tak dobra. Dobra suma. Dobra, spryskaliśmy jeszcze trochę lakierem, żeby utrwalić jakby te połamanie. I teraz spróbujemy trochę ją przyciemnić u góry, dlatego że tu jest jakby ten przedziałek jest strasznie sztuczny. Dobra. Mam z daszkiem! Peruka z daszkiem. Skórę, żeby ją zostawić jasno. Spróbujmy może to zrobić tym. Tak, faktycznie. Przytrzymaj tak. Żeby zachować ten jasny odcień. Teraz spróbujmy. O, jest! Wyjmuję to? Mhm. I co, i teraz to delikatnie rozczesujemy? Ej, ale obszar, i teraz jak to wygląda w ogóle w porównaniu z tym, co było? Dużo lepiej. I co, i to delikatnie jakoś rozmarzymy, nie? Spróbujmy to może. Czy delikatnie grzebieniem, tak? A, nawet tym papierkiem. Troszkę schodzi z tego, tak bardziej takie ombre. No. Dobra, hit. I to jest, jakby sobie porównać tą perukę w ogóle, zresztą już jest chyba gotowa, czy nie, jak myślisz? Tak. Coś jeszcze możemy na niej zrobić? Ja czuję się gotowa. To co, porównajmy ją sobie, jak wyglądała przed, a jak wygląda teraz. Tak. Ta kosztowała więcej, stóweczka. Zapakowana jest podobnie bardzo, nie? To jest dłuższa chyba, nie? To jest dłuższa. I blondyna. I ma jeszcze taki ten krowi... Krowi... kolczyk. Krowi kolczyk. A, w środku tak samo. Co wszystkie te perełki identycznie. Wyglądają. Identyko. Patrz. A zupełnie z innego miejsca zamawiana i wydawała się też na zdjęciach, że będzie inaczej utkana. Bo chcieliśmy zamówić... Nie wiem, da się tego odczytać. Chcieliśmy zamówić trzy takie kompletnie inne. Ale wiesz co, wszystkie te peruki są takie same. No a nie, dobra. Ta nie jest wcale dłuższa. Myślałem, że będzie taka długa. To poczekaj. Jaki piękny, ci ładnie w żółtym kolorze. Gada jak taka farmerka, nie? Jeszcze taka laska tak, i jeszcze taka owieczka. Taki weź to lepiej spróbuj teraz. W różowym nie powiem, mnie do twarzy. A od razu lepiej, od razu lepiej. Ej, wygląda teraz jak ty. Cześć kochani, dzisiaj przetestujemy sobie nowy makijaż. Zrób test tego pędzelka. Wiesz co ty robisz zawsze? To już tak, więc nadaj się na coś. Tak? Zawsze robisz tak. Tak? Coś zawsze to zapamiętaj i kojarzę z tobą. O kurde, jak to wygląda takie o... Bez niczego, znowu jest przedziałek na środku. Wyglądasz jak teraz lody truskawkowe.
jak zrobić przedziałek, jak się ma taką perukę, żeby był na boku? Czy na przykład ubrać krzywo, a ją podetniemy? Na przykład zobacz, tak. Albo na przykład teraz tak nie widać i wtedy troszkę trzeba tu podciąć. Mhm. Możemy tak i zrobić, i na przykład to by było fajne. Żeby były takie, o, tutaj takie klubie, żeby było z zarzutem. Mhm. Mi się wydaje, że wyprostujemy same końcówki i wtedy to będą takie fajne fale, ale nie będą takie komunijne. Dobra. Czyli co, najpierw rozczesujesz je palcami, te loki, bo one w ogóle dążą do tego, żeby się tak bardzo, bardzo sklejać. Tak, że są takie ciężkie sklejone właśnie. Dobra, spróbujmy je też no i takie... tak rozprostować i bardziej unaturalnie. Jeszcze jak są właśnie takie gorące, to można je sobie wyciągnąć specjalnie, żeby były... A, palcami. Gdzieś i od razu wyglądają naturalnie. Tak. No dobra, to co, robimy całą i wracamy do was. Tak. Dobra, skończyliśmy, wygląda tak, moim zdaniem już wygląda spoko. Już dużo lepiej. Ona się tak strasznie nie świeci jak tamta, nie? Inaczej to światło pada na ten odcień, nie? Dobra, i spróbujemy ją przekrzywić i podetniemy trochę bok. Jakby te włosy są sztuczne, więc można je obcinać jakimikolwiek nożyczkami. Tutaj, po prostu troszkę. Tak, żeby ten bok jakby był równy, bo teraz widać, że tutaj jest przesunięta i trochę, myślę, natapirujemy, żeby pozbyć się tego. Tego, no to zaraz, dobrze. Zobaczcie, co przycinamy. Tak gdzieś, gdzie jest teraz. I na równo będziesz tak obcinać, no czy tak leciutko? Postaram się właśnie tak, żeby nie było tak, takiej równej linii, adąc tak obcinać. Aha, czyli tak, tak, tak strzępimy nożyczkami. Miały być tylko końcówki! I co, jest spoko, czy jeszcze trochę? Możemy spróbować tak jak poprzedni, odciąć ten przód troszkę. Teraz, żeby ukryć ten przód, to spróbuję natapirować trochę i te włosy, które jakby ściągniemy grzebieniem, zasłonią nam troszkę ten przód. Po prostu one się normalnie tapirują. Czy wiesz, co to jest w tych włosach sztucznych, że one są idealnie długie od nasady aż po końce, bo są, wiesz... Tą zajemne, samą więc, długość mają. Więc ciężko jest ściągnąć te włosy, ale spróbuję po prostu od samej góry, żeby te jakieś tam takie krótsze troszkę złapać. I ten tapir się będzie na nich trzymał, czy spryskamy je lakierem? Okej. Dobra, chyba w miarę coś z tego może będzie. Próbujmy spryskać ją też trochę tym suchym sprayem, czy tam suchym szamponem. To też na to jest fajne, że nie musimy tych włosów pryskać lakierem, bo one już były wcześniej zakręcone w ten sposób, więc się trzymają fajnie. Spróbujemy zrobić z powrotem... Odrościk? Odrościk. Daszek. Daszek. Trzymaj. I dawaj ten grzebień. Zobaczymy, jak ten kolor będzie wyglądać. Idealnie. Zostawić tak? Czy zrobić dłuższy? Ale trochę? Nie, fajnie! Fajnie to zrobiło się. Dobra. Ściągaj. Daszek, zabiera mi! No i teraz trzeba maksymalnie jakby unaturalnić tą linię, która jest ostra w takich tanich perukach. Więc pokaż, jak to można zrobić. Wyciągniemy troszkę włosków. Pojedyncze włosy. Tak jak w miarę najmniej się ich da, żeby to też nie było takie grube. Żeby się w miarę oddzieliły. I pryskam te, żeby poszły do góry, a te zostały na dole. Tu wygląda trochę lepiej, bo było łatwiej to wyciągnąć, bo tutaj jest jakby ten taki dziwny przód. To są strasznie... Te taśmy bardzo nachodzą. I co? I możemy korektorem, gęstym korektorem walnąć przedziała, żeby był jeszcze jaśniejszy. I jeszcze tutaj na przykład dam troszeczkę na tą siatkę taką, ten sam począteczek. Bo na przedziałku mamy takie nieopalone w ogóle, taką jasną skórę. Biały. Też jest fajne, że jest ta fala, nie trzeba już jej robić. Dobra, i co, gotowa, jak myślisz? Co czy jestem zrobić? Gotowa? Czy na jaką imprezę mogę pójść w takich włosach? Otwarcie. Z jakiej okazji mogę... Dziecko, otwarcie kanału. Otwarcie... Otwarcie kanału. Ja chcę wam powiedzieć, bo ja kupowałam peruki od ceny niecałych 100 zł, tak jak na przykład te, po takie do
800 złotych, że 800 tysięcy, że 800 złotych za sztuczne włosy. I te za 800 wyglądały, tylko od razu były gotowe, tak jak te teraz. Niecała za 70 złotych i 100 złotych. One tak wyglądały. Więc patrząc na to, jeśli ktoś ma mały budżet, to lepiej kupić tańszą i ją przystosować, albo po prostu jak ktoś ma więcej kasy, to naturalne włosy. Czy te trzecie mamy z naturalnych włosów? Nie. Nie. To są syntetyczne. Wszystkie sztuczne. Ale mają być dużo lepszej jakości i ma być siatka. Dobra, ta ci się na pewno spodoba, bo ma, widzę, pasemka. Ty lubisz, jak jest kolor taki głębszy. Zobacz. U, jaki ma skręt, taki hollywoodzki. Ja chcę hollywoodzkie gwiazdę być. Ale jest strasznie taka tempa, dotknie ją. Ale czujesz? W ogóle te włosy są inne zupełnie. Strasznie taka... W sensie niektórzy ludzie mają prawdziwe takie włosy, jak mają bardzo takie, bardzo suche w strukturze. Naprawdę ten włos jest taki, że jak ktoś nie jest wprawiony, to może pomyśleć, że to jest prawdziwy włos, ale to jest syntetyk. Zobacz na ten kolor tutaj. Z daleka wygląda to bardzo naturalnie, przez to, że ten kolor nie jest taki pff, jak taka... od początku do końca gładki. Tarcza. To sprawia, że te syntetyczne peruki takie się wydają jeszcze gorsze. Tutaj mamy ten taki delikatny... A sprawdźmy przód właśnie. I jest siatka. Widzisz, już chyba trzecie słowo razem mówimy jednocześnie. Dawaj nożyczki, rozcinaj. Ja lubię ciąć i przyklejać. To są moje dwie pasje w życiu. Cięcie i przyklejanie. Wydaje się spoko, bo jest mega taka rzadka, nie jest gęsta jest jakoś tak bardzo. Jest utkana, tak. Więc myślę, że coś zrobimy z niej fajnego. Dobra, to co? Zakładamy. Zakładamy. Brodę możesz sobie zrobić. Opatrz, widać jak... Jaki straszny Mikołaj. Ale jest to lok. Jest to mocny lok. Jest to Gucci. Dobra, czyli tak, zaczynamy od wyskubania troszkę włosów. Tych włosów. No i teraz chodzi o to, że najrzadziej ma być przy samej linii i im dalej, tym jest gęściej, tak? To już nie istotne, bo nawet tego nie widać. Jak głęboko je wyrywamy? Takie pół centymetra? Co za czym w ogóle się wyryje, bo te syntetyczne są... strasznie sztuczne. Losowo to robisz, tak, nie jakoś dosłownie tak. Dosłownie łapiemy za jak najmniejszą ilość włosków, bo jak złapiemy za taki, wiesz, wielki ten, to nam się nie wyrwie, tylko możemy rozerwać siatkę. Dlatego im mniejsze te włoski, tym bardziej prawdopodobne, że te włosy się powyrywają. Dobra, wyskubałem połowę. Zobaczmy sobie, czy w ogóle coś widać. Trzymaj. Aha. No widać, że tu jest. Mhm. Ta jest właśnie wyskubana, a ta nie. Jest na pewno mocniejsza ta linia, jak widać, nie? Ta jest bardziej taka delikatna. To wygląda bardziej naturalnie. No to jest taka ostra. Mhm. Dosłownie ile nad tym siedziałem? 10 minut? Mhm. 15, więc jakby ktoś chciał jeszcze bardziej, no to po prostu musi dłużej je skubać. Czyli poprawiamy to i wyskubujemy drugą stronę i wracamy do was z powrotem. Zobaczmy, co z tego wyszło. Dobra, trochę wyskubałem. Bardziej. Przytniemy teraz tą siatkę. Kolejny lifehack, jaki wam dam od siebie, to, że ja nigdy nie obcinam peruki prosto, tylko zawsze delikatnie takim zygzakiem, żeby ta siatka nie miała takiego równego odcięcia. I jak to obciąć, żeby pokazać i żeby mi ucho nie obciąć? Próbuję ją wyprostować, trochę wygładzić znowu na suszarkę. Żeby ten skręt nie był taki mocny. Żeby nie były Hagridowy, tylko bardziej Beyoncé. O! Wow, wow, wow. Miałeś je lekko wyprostować, no wiem, wyprostowałeś ale całkiem. Co się stało? Jak je prostowałem, to ten skręt był taki, że on był tak mocny, że gdzieniegdzie uprosta, gdzieniegdzie taki, wiesz... I normalnie... Kręcony, więc źle to wyglądało. Teraz przyklejemy perukę tak jak zawsze, tylko na lakier. Czyli po prostu pryskamy na skórę, rozsmarowujemy. I tak lecimy całą linię. I tak samo druga strona. Przykleiliśmy na Got To Be w sprayu i teraz robimy baby hair, też na ten sam spray. Czyli po prostu super, super mocny lakier. Który nie jest dostępny w Polsce, więc tego nie zrobicie, ale możecie to użyć do tego. Da się zrobić po prostu to bardzo mocnym lakierem, najmocniejszym ever. Ja na przykład używam
tego. Takiego. Dobra, pryskam sobie na taką szczotkę do rzęs. Do rzęs, do brwi, do wszystkiego. Do małych włosków. Ulizuję. I teraz ulizujesz w dół. W przeciwną stronę do tego, jak one są zaczesane. Tak, żeby można powiedzieć też zakryć to miejsce łączenia i też stworzyć taką iluzję, że tutaj jest troszkę małych włosków. Suszenie jest po to, żeby po prostu bardzo szybko to wyschło, nie? Tak. Bo inaczej trzeba było długo czekać. A tak to się zimnym powietrzem cyk-cyk robi i od razu schnie. I one, tak. Co przytnę je sobie troszkę, żeby się nie wadziły. Bieram taką naprawdę cienką linię. Tak, o i teraz tak szczępiączyczek. Teraz będzie łatwiej je ulizać. Chcę, żeby było extra cold. To jest taka ilość, że jak będzie wiał wiatr, to nie wywieje. Polecam wam zawsze wyczesać polkę przed założeniem, syntetyczną założeniem. No. Te włosy są tak mocno splątane zawsze, że przy rozczesywaniu możemy szarpnąć i je gdzieś oderwać. Kto to taki? Czy to J-Lo? Kto to taki? Z Beyoncé zrobiła się Jennifer Lopez. A zobacz, wyglądasz jak z takiej reklamy szamponu teraz. Tak! Pantene, czekam! Ej, ale czekam. To wygląda teraz, o Boże, to wygląda jakbym była włosem. O Boże. Dobra, Wojtek, które najlepsze? Pierwsze, drugie czy trzecie? Drugie. Drugie. Blondyna. Wojtek wybrał blondynę, słuchajcie. Które wy wybieracie? Różowa, blondyna czy... Rudawy. Kasztanowa. Kasztanowa. Z pasemkami. Dobrze. To jest najbardziej spektakularne. Tak, i to właśnie dlatego wybieram tą. Na pewno tym filmem chcemy pokazać, że da się i chcemy was zachęcić, żebyście nie bali się peruk. Te gadżety do przerabiania, do ulepszania są łatwo dostępne i nie są drogie, więc to jest spoko, więc eksperymentujcie, to jest po prostu czysta zabawa. I wbijajcie do Patryka po więcej takich włosowych rzeczy tak, i w ogóle. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie nawet wbić na Instagram albo na TikToka, tam też mam fajne rzeczy. Na pewno nie bójcie się nosić peruk, bo już myślę, że przełamujemy ten taki stereotyp głupi, nie? Tak! Ja też noszę czasem krótkie peruki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na pewno dajcie nam znać, która przemiana wyszła nam najlepiej. Która sztuka? Pierwsza, druga, trzecia? Kciuki dla Patryka! I dla Ewy! Aaaa! Pa, pa! Nara.